Hein. Minioną sobotę przeprowadziliśmy działania mające na celu eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. W działaniach tych brało udział 23 policjantów. Działania te były skierowane pod kątem eliminowania nietrzeźwych kierujących. Chodziło nam, żeby przebadać jak największą ilość uczestników ruchu. W czasie tych działań sprawdziliśmy trzeźwość prawie 300 kierujących. Mimo wcześniejszych informacji, że takie działania będą przeprowadzane, jedna osoba wsiadła za kierownicę, będąc w stanie po użyciu alkoholu. Kończy się okres zimowy. Warunki atmosferyczne sprzyjają teraz już kierującym jednośladów. Mam tu na myśli motocyklistów kierujących skuterami. W dniu wczorajszym doszło do wypadku właśnie z udziałem kierującego na motorze. Stąd apel, aby zachować szczególne środki ostrożności, aby nie przekraczać dozwolonych prędkości, gdyż to są główne przyczyny wypadków, do których dochodzi na naszych drogach.